No, ja mam taką prośbę też do kolegi przewodniczącego Klonowskiego, szczególnie bo ma takie możliwości w kontekście tych dróg, o których tu była mowa szczególnie, Chrobrego, Nowowiejskiego. Musimy wszyscy razem, gdzie się da, lobbować, żebyśmy dofinansowanie dostali, żebyśmy te drogi zrobili. Powiem, że nie możemy narzekać na współpracę ani z marszałkiem województwa pomorskiego, ani z panem wojewodą, ani z parlamentarzystami naszego regionu. Dużo nam pomagają. No, pomagają nam przez to, że otwierają nam drzwi. I moja w nawiązaniu, panie burmistrzu Janie, tak jak pan powiedział, lobbowanie, tak? Nie ukrywajmy, że jestem tutaj poniekąd przedstawicielem, miało nie być o tej polityce dużej, ale Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii rządzącej. I ja przy każdej okazji, jak tylko widzę się z osobami decyzyjnymi, to lobbuję, w jakiś sposób próbuję zareklamować, mówiąc kolokwialnie, Malbork. Natomiast chciałbym, aby panowie też byli fair i na przykład ja się nie obrażę, jeżeli któryś z panów powie: Tomek, w ten i ten dzień jedziemy do Gdańska, do Warszawy, w takiej i takiej sprawie, może chcesz z nami pojechać, może porozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Ja takiego telefonu przez te kilka lat nie otrzymałem, tak? A nie ukrywam, że chętnie bym pomógł, jeżeli byłoby to możliwe, chociaż miejmy świadomość, że to nie jest tak, że Klonowski gdzieś jedzie i jest sprawa załatwiona, tylko po prostu no, przedstawiam razem z panami stan faktyczny i odpowiednie osoby w sposób merytoryczny do tego podchodzą. Także to tyle z mojej strony.